Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie i przechodzimy sobie do nowej zawartości, czyli wyścigi konne, które zostały niedawno dodane do Black Desert Online. Warto się tym zainteresować, ponieważ jeżeli potrzebujecie tę dziewiątkę bądź tę dziesiątkę, może są takie osoby, no to w formie daily możecie zdobywać te oto materiały. Tak więc przechodzimy sobie do szczegółów. Jeżeli chcecie się ścigać i potrzebujecie tej formy zarobku, czy może zbierania tych materiałów, no to powinniście odwiedzić te oto miejsce, czyli Stonetail Horse Ranch. Jest to na prawo od Heidel i na lewo od Altinowy, czyli po środku dla nowych graczy informacja. I tutaj musicie zakupić właśnie tego nowego wierzchowca, który jest wymagany do wyścigów. Kosztują 30 milionów silvera i dzięki temu będziemy mogli rozpocząć wyścigi. Generalnie jest dostępny również nowy gear, tak jak tutaj możecie zobaczyć, tylko i wyłącznie dla tych koni. Jednak nie dają dużej przewagi, maksymalnie można zdobyć 92% speeda na plus 10 itemach, a wszystkie pozostałe statystyki maksymalnie zwiększone o 1%. Więc generalnie możecie się ścigać bez tego sprzętu, ale jeżeli ktoś potrzebuje każdej możliwej opcji, żeby troszeczkę powiększyć swoją przewagę nad innymi, no to może się tym bawić. Generalnie potrzebujecie do tego takich oto nowych monet, które zdobywacie w zależności od miejsca mniej bądź więcej, ponieważ walczycie między 10 innymi graczami. W zasadzie 9, wy jesteście 10 osobą. I w zależności od tego, czy ukończycie, bo może być taka możliwość, że nawet nie ukończycie wyścigu, no to dostajecie po prostu jedną taką monetę za wygraną 24. Również możecie zdobywać coś takiego jak Frostleaf, to jest potrzebne do postaci sezonowych, ponieważ możecie tutaj sobie wybrać pomiędzy Timefield Blackstone Bundle, Tuvala Ore czy Refine Magical Blackstone. Jeżeli ktoś potrzebuje alternatywy od grindu bądź riftów, no to może się zająć na przykład ściganie się końmi. Oraz możecie otrzymywać coś takiego jak Grand Prix Participant Certificate. Możecie to wymieniać na sprzęt dla tego konia bądź na Training Skill Experience. Dodatkowo są takie puchary, w zależności od tego, jak które miejsce zdobędziecie, pierwsze, drugie bądź trzecie, ale jeszcze nie wiemy, jakie to daje nagrody, ponieważ nie zostało to dodane do gry. Jeżeli potrzebujecie inne rzeczy, no to możecie za te coiny wymieniać jeszcze trochę inne rzeczy, zdobywać, czyli to są te Frostleaf, które możecie wymieniać na te przedmioty potrzebne do sezonówki. Tutaj na drobne materiały właśnie dotyczące T9, Wind Dew jest potrzebne właśnie do tych nowych Gale Blackstone, potrzebne do enchantowania tego oto sprzętu. Ten sprzęt również jest dostępny. Potrzebne jest 10 tych monet i jest 5 sztuk tego właśnie sprzętu dla tych koni. Dodatkowo jest nowe jedzenie, które kosztuje 8 milionów silvera, dość sporo. I daje Mount X 10%, Training X 20% oraz Life Skill Mastery 25%. Dodany został również Swan Tail Tonic, jeszcze nie wiadomo co to robi, oraz inne rzeczy, które tutaj możemy na razie zobaczyć, ale niestety nie możemy otrzymać, ponieważ Horse Race Seal jeszcze nie jest dostępny. Tak więc możemy tutaj zobaczyć, że to jest dopiero początek wyścigów konnych BDO. Na pewno będzie to rozszerzone, szczególnie że tu możemy zobaczyć Tier 6 do 21 koni. Więc jestem ciekaw, co będzie, chociaż troszeczkę się obawiam, ponieważ no Tier 21 na pewno będzie lepszy od Tier 1, który mamy aktualnie. Troszeczkę może być nie fair. No, mam nadzieję, że wprowadzą jakąś formę podziału, że osoby z Tier 1 końmi nie będą się ścigały z Tier 21, ale nie będę nic mówił, ponieważ sam nie mam dokładnych informacji. Tak więc tak przygotowani, posiadając konia, możemy po prostu rozpocząć wyścig. Troszeczkę inaczej się ściga tym koniem, tak więc postaram się wam pokazać, jak to wygląda. Generalnie możecie w każdym zakątku mapy zacząć się ścigać. Nie musicie tutaj stać, ale możecie gdziekolwiek, jeżeli macie chwilę. Więc wchodzicie sobie do Live Old Moon Grand Prix i tutaj wybieracie sobie gdzie chcecie się ścigać. Niestety jest aktualnie dostępne tylko i wyłącznie jedno miejsce, czyli Balenos Velia Coastal Cave, i klikamy Enter i będziemy wchodzić. Jest dużo zainteresowania, jak możecie zobaczyć, tak więc od razu znajduje nam wyścig. I tutaj możecie również brać Daily Quest, jak i Weekly u NPC-ka, który zaraz tutaj zobaczycie.
Jeżeli nie widzicie tego questa, to powinniście sobie odblokować widok wszystkich questów. Już pokazuję, jak to wygląda, bo sam miałem taki problem, czyli wchodzicie w questy i tutaj musicie zaznaczyć tę oto ikonkę, będziecie widzieć wszystkie questy i wtedy od tego NPC-ka bierzecie sobie questy. Są dwa, tutaj jest weekly jeszcze dostępny, ale jest również daily, czyli codziennie możecie robić te zadanie. Wyciągamy sobie konia i wchodzimy, i tutaj możecie zobaczyć coś takiego, czyli generalnie potrzebujecie znać dwie zasady, czyli używanie Q rozpędza wam konia, to tak to wygląda, jakbyście zmieniali biegi w samochodzie, i jeżeli wrzucicie ostatni bieg, ja to będę tak nazywał, to będzie wam się załączało takie turbo, i właśnie te turbo polega na tym, że koń bardzo ciężko skręca, ale ma ogromną prędkość, więc musicie uważać, kiedy stosujecie właśnie te turbo. No nie wiem, jak to inaczej uznać, ale po prostu koń bardzo szybko biegnie. Więc mamy 1 minutę do wyścigu, jak możecie zobaczyć, jest 10 osób. No i tutaj niektórzy na przykład nie mają w ogóle giru, ale no nie znaczy to, że będą na gorszej pozycji. Wyścigi na początku są denerwujące, bo trzeba opanować konia, który ma naprawdę kiepskie statystyki, ale jak ogarniecie ścieżkę, jak się po niej biega, to potem będzie o wiele łatwiej. Musicie po prostu no, zdążyć przed końcem czasu oraz no, zdobyć jakieś tam miejsce, żeby mieć więcej tych coinów, jak i te puchary, bo prawdopodobnie tych nagród będzie o wiele więcej. I będą ciekawe, co będzie za puchary, bo sam nie wiem, ale warto je już zbierać. A jeszcze, jak lubicie jeździć koniami BDO, no to tym bardziej możecie się tutaj ścigać. Naprawdę masa osób uczestniczy w tym, szczególnie, że właśnie te daily jest bardzo, bardzo dobre, ponieważ te materiały są bardzo potrzebne. Więc mamy już 7 sekund do wyścigu. 4, 3... 2, 1, go, lecimy. Dobra, i tutaj zrobiłem drobny błąd, ale jak możecie zobaczyć, nie ma problemu. Więc klikam Q, żeby zmienić bieg, troszeczkę szybciej koń biega. Kolejny raz musicie patrzeć na ten pasek, bo jak za szybko naciśniecie, to stracicie progres. Więc pomarańczowy to jest prawie ten najlepszy. Widzicie, teraz za szybko użyłem Q. I teraz mogę odpalić te życzone turbo, ale czekam, aż jest prosta. To jest właśnie pierwsza prosta i zaczynamy biec. Generalnie nie trzeba tutaj driftować, bo jeżeli driftujecie, czyli naciskacie S i F, no to wtedy tracicie właśnie ten jeden bieg i koń biega trochę wolniej. Nie jest potrzebne driftowanie tutaj, tylko musicie uważać, kiedy używacie właśnie tego turbo, jak na przykład tutaj się pomyliłem. No i teraz naciskamy sobie G, w waszym przypadku F, żeby właśnie przyspieszyć. Jak możecie zobaczyć, peleton trzyma się w zasadzie równo, wszyscy w miarę równo jadą, więc wyścig będzie emocjonujący. Tutaj można użyć jeszcze raz turbo, ponieważ zakręt jest jeszcze daleko i możecie w zasadzie jak samochodem wyścigowym brać od zewnętrznej do wewnętrznej, i tutaj w zasadzie też mógłbym użyć turbo, ale się nie opłaca. Dojeżdżacie tutaj do kamieni i tu warto uważać, ponieważ można się bardzo łatwo zablokować. Możecie driftować, bądź po prostu przejechać sobie to na spokojnie. Was będą interesowały właśnie te checkpointy, musicie je przez nie przejeżdżać, nie można oszukiwać. Używajcie F-ki, w moim przypadku to jest G, tylko i wyłącznie na prostej. Na pewno będziecie wiedzieć, kiedy to robić, jak przejeździcie sami. Ja wam pokażę tylko, jak to wygląda. Więc użyłem raz drifta i straciłem trochę prędkości, więc mogłem użyć Q, żeby wrócić na najwyższą prędkość. I tutaj w zasadzie jesteśmy na końcu wyścigu. Ten kamień bardzo często przeszkadza, więc czekamy sobie. Tutaj jest drugi zakręt, który jest bardzo problematyczny. Naciskamy G, żeby wrócić do maksymalnej prędkości i zasuwamy. Pamiętamy, żeby nie spać, ja prawie spadłem. Więc jak możecie zobaczyć, ten koń naprawdę kiepsko skręca. Tutaj się zablokowałem. I koniec trasy.
Więc jestem prawdopodobnie na czwartym miejscu. Zobaczmy sobie, czy faktycznie tak jest. I tak, czwarte miejsce, więc nie jest tak źle. 3 sekundy tylko mi brakowało do miejsca pierwszego. Tutaj możecie zobaczyć nagrody. Czyli za pierwsze miejsce jest 24 plus trofeum, certyfikat oraz Frostleaf. 15 coinów, tutaj srebrne trofeum, certyfikat oraz Frostleaf. 10 coinów, ja zdobyłem 5. No i potem każde miejsce, bo tutaj jest fail to finish, czyli nie zdążyli na czas, jest po jednej monecie. Jedyne na czym wam zależy, to poznanie trasy, jak działają skille. Mam nadzieję, że jest to bardzo jasne, ponieważ ja już po czwartej, piątej próbie już miałem to w miarę opanowane. Wystarczy po prostu wiedzieć, kiedy używać tego turbo, żeby nie wypaść ze ścieżki. Na pewno na początku wypadniecie nie raz, nie dwa, więc nie denerwować się, tylko po prostu wrócić na tor i próbować kolejny raz i na pewno będziecie zdobywać wysokie miejsca. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście piszcie w komentarzu, może o czymś zapomniałem, może czegoś, coś jest niejasne, na pewno postaram się wyjaśnić. Tak więc to by było na tyle, dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia. Yo, yo.